To jest Skywalker. To jest ze samolotem. Z którym samolotem? Tamtym, czego wiesz. A poleciał chyba na sąsiednie lotnisko gdzieś. Może do Niemiec? No, może do Niemiec wyfrunął? Chodziło mi z papieru. Aha. No, na którą on dziurkę? Dwa razy dookoła? Oj, to chudy jesteś. No, co tam robisz, Łukasz? Czy głębiej jeszcze? Pogłębiaj, pogłębiaj. Uruchamiaj silnik i pogłębiaj. O, to trzeba naoliwić. Łukasz, gdzie ty idziesz do swojego kościółka? Gdzie byłeś chrzczony? Parafia świętego Józefa, tak? W kaplicy, a to już jest kościół teraz. Oho. Zobaczymy, co tam jest, a tu jest plebania. No, to jest teren rekreacyjny, obok sztuczne lodowisko. Łukasz w zimie tu na lodach jeździł, a tu jest tak zwany globus z widokiem pięknym na Lublin, wyciąg krzesełkowy. Śniegu na razie nie ma, to przyjdziemy w zimie z Łukaszem. Już pada śnieg? Dobrze, to idziemy po narty. I tu wyciąga ten w tym kierunku, gdzie myśmy mieszkali. To jest Brzeskiej 5. To jest widok na Stare Miasto. Brama cmentarska. I wieża. Tam jest komin FSC, nie, elektrociepłowni. Nie, FSC. Elektrociepłownia to jest w tym kierunku. Tutaj byś chodził do szkoły, gdybyśmy się nie wyprowadzili w 90 roku z tego osiedla. To jest ten nasz blok w przybliżeniu. I nasza klatka jest w tej chwili niewidoczna. To jest Brzeski 5. A piąta. Tu mieszkaliśmy od 33 do 100, do 133, a my mieszkaliśmy 134. To tu nikogo, nikogo pod 134 nie ma. Ty, Ani, jesteś pewna, że to drugie, trzecie i czwarte były nasze. Dobrze. To jest? Nie wiemy, kto mieszka. Nie wiemy, kto mieszka, bo nie ma wizytówki. Nie ma? Nie ma. Znaczy nie ma spisu mieszkańców? No do spisuśmy nie wchodzili, bo klatka zamknięta. Tylko na na domofonach nie było. Mieszkania to mają. A dlaczego mają słabe? No zobacz, jakie. A bo to są balkony do tego, żeby wyjść, tylko poduszki wytrzepać. No, takie malutkie, no. Ale mówi, że tu ci było lepiej. Dziedziuś, mały, chodź, o tutaj jakbyś roczek miałeś, to jeździłeś na tym... Na tym samochodzie jeździłeś. Tak, byłeś mały dziedziuś, ledwie się trzymałeś tutaj. A jak się dzisiaj, po 8 latach, się tu czujesz? Ej, mogę to zakręcić? Możesz. Co się niedobrze dzieje? Wysiadaj już, wysiadaj. Chodź, Łukasz,
A tu jest widok na osiedle Skarpa, gdzie my teraz mieszkamy, z pięknym parkiem, pomnik zabitych w II wojnie światowej, mieszkańców tych okolic, piękny park, bloki, my mieszkamy w tamtym kierunku, gdzieś tam i wieżowce. A tu jest ten park, gdzie żeśmy wyszli, początek wycieczki, to był jak Łukasz puszczał samolot. O. Proszę Państwa, to jest, tak wygląda Lublin w tej części. Bardzo ładny wąwóz i park. Czasem w zimie, czy na wiosnę odbywają się zawody rowerowe. Czy ma jest? Tak? A, tu w zimie na nartach jeździmy czasem w tym wąwozie. Tu jest widok na osiedle Prusa, właśnie po drugiej stronie myśmy mieszkali, przed chwilą byliśmy tam w tej części. Nie uważasz, że piękne te krzewy są? Jeżeli tu budują, tak, jeżeli tu budują domy. Tak. Słucham cię, kochanie. To naprawdę, mówię ci, trzeba się zainteresować. Oczywiście. Bo to będą takie współdomy, na pewno. Współdomy, tak. Łukasz, co ty na to, żeby tu się zainteresować tymi domami? Zobaczcie, czerwona mieli dom, no co? No. Tu są na pewno nie garaże, zobacz. Dobra, interesujemy się, co tu pod tym dźwigiem buduje i za ile? Ja cię proponuję, żeby... No to macie pół godziny jeżdżenia jeszcze. Nie tylko, pójdzie z nami do domu i weźmiesz sobie rower, będziecie jeździć. Wracamy z tej wycieczki okrężnej do domu. Jesteśmy z drugiej strony naszego bloku. Idziemy tu, tu my mieszkamy.